Siemaneczko, witajcie na moim kanale, z tej strony Królik Vlog. A dzisiaj pokażę wam moje 32-dniowe oraz 18-dniowe młode. A więc, tu są 32-dniowe młode. Wszystkie są, żaden nie zdechł jak do tej pory. Królica wszystkich odchowała. W dalszym ciągu nie widać, żeby były na coś chore, nie miały jakichś wrodzonych wad kręgosłupa lub kończyn. Jak widzicie, już sobie jedzą te same pokarmy co królica, akurat im tutaj rzuciłem trochę obierek z jabłek. Lecz jeszcze nadal piją mleko od matki. No ale rosną ładne, duże, zdrowe. Futro też mają miękkie, jak na królika w tak młodym wieku. Wiadomo, im starszy będzie, tym futro będzie bardziej szorstkawe, lecz u tej królicy akurat ma bardzo piękną szatę. Teraz pokażę wam moje 18-dniowe. Cześć, tutaj o. Mam 18-dniowe królaczki. Jest ich tylko 4. Królica tak samo odchowała wszystkie, ale miała tylko 4. Powoli już zaczynają jeść to co królica, jakieś sianko, troszkę obierek, jakiś owies. Mają się bardzo dobrze. I o dziwo, są prawie wielkości tych 30-dniowych, ale to prawdopodobnie przez to, że jest ich 2 razy mniej. Zaraz wam tu pokażę największego. To jest... O, to jest największa klucha. Rozmiarem bardzo podobny do tych 32-dniowych. Nie mają żadnych wad kręgosłupa, kończyn. Są dobrej formy. No i planuję je sprzedać. A tu mam kolejne 18-dniowe młode. Ich jest tu 11. Było 12, ale dzień po wykocie znaleźliśmy jednego poza gniazdem. Prawdopodobnie urodził się martwy i królica wyciągnęła go z gniazda, jak zobaczyła, że jest już nieżywy. Tak samo już próbują nowych pokarmów typu siano, jakieś obierki, owies, ale są no małe, jak widzicie, nie są tak pokaźne jak te w klatce obok. No ale zobaczymy, co z tego wyrośnie. Jak się będzie dobrze odżywiały, to na pewno będą większe. Tutaj wam pokażę, jak mniej więcej rozmiar mają. O, strasznie uciekają. Tak rozmiarowo są. Ich matka to królica srokacza niemieckiego Havana. Tutaj jest połowa w ubarwieniu burym, a połowa podobnie do matki, z tym, że nie ma żadnych czarnych, wszystkie są białobure. A co do królicy, która była pierwiastką, co miała pierwsze królaki, nie odchowała żadnego. Pewnego dnia zajrzałem do niej królak i straszny był odór w klatce. Sprawdziłem gniazdo, wyrzuciłem praktycznie wszystkie królaki, został tylko jeden. Ale jakiś tydzień później tata zajrzał do gniazda, już też był martwy. Było ich wszystkich 8, tak samo jak u jej ciotki. No ale jak tu widzicie, królica też w dobrej formie. Była już u króla. Zobaczymy, jak odchowa te królaki. No to będzie już w hodowli. Ale jak i tych nie odchowa, no to nie zostanie nic innego, jak utuczyć ją. No i tak, chciałem jeszcze pozdrowić kanał Roll Team oraz Eryka Głażewskiego. I w tym odcinku to będzie na wszystko. Cześć!